Witam wszystkich jest czwartek, 14 kwietnia 2022 i pora na krótkie informacje z tej wyprawy, którą kontynuuję i małe takie podsumowanie, rezumę, co się stało, czego się dowiedziałem i jaki to może mieć wpływ na przyszłość tego co się stanie. A więc może Państwa, na tych mm, kilku kamperowiskach, które odwiedziłem, obecnie jestem, obecnie jestem w Montenegro, czyli Czarna Góra. Wspaniały widok, jak widzicie, z mojego kampera. Tutaj okienko otworzyłem. Śpiew, właśnie w tym miejscu. No co, spotkałem wielu ludzi, którzy, zwłaszcza Niemców, przede wszystkim Niemców. A tutaj spotkałem Austriaków, którzy już od. Niemalże jedni kilka miesięcy, jedną parę spotkałem, od kilkunastu miesięcy są i żyją właśnie na takich kamperowiskach, sprzedali wszystko i nie chcą już wracać do rejonu zagrożenia, czyli do Niemiec czy do Austrii. Po prostu wyszli, wyszli z tego systemu. Ci Austriacy dość młodzi, Niemcy, Niemcy, no już w takim wieku 64-65 lat także niektórzy czują co się może wydarzyć i rzeczywiście z tymi Niemcami z którymi rozmawiałem oni stwierdzili że też spotkali już nie tylko kilka ale kilkanaście takich przypadków gdzie ludzie po prostu po prostu nie chcą siedzieć w Niemczech bo czują że w tej strefie może coś się zdarzyć ja już nie mówię o tych którzy mają tutaj gdzieś swoje swoje Domki letniskowe, swoje jakieś dacze. Takich jest już bardzo, bardzo wielu. Także ludzie z pieniędzmi uciekają. Uciekają ze strefy, właśnie Niemcy, Austria, Francja. Bo coś rzeczywiście wisi w powietrzu Proszę Państwa, wczoraj te informacje, które docierają do nas ze Stanów Zjednoczonych No nie są, nie są zbyt dobre A Więc po pierwsze, Stany twierdzą, że co najmniej przez rok będą jeszcze wspomagać Ukrainę militarnie Także widzimy, że ten konflikt szybko się chyba nie skończy Po drugie, wczoraj w Stanach Zjednoczonych powiedziano, że przyjdzie następna, następna straszna choroba a jej umieralność będzie dużo większa niż to, co do tej pory mieliśmy. Także ta pandemia, z jaką mieliśmy do tej pory do czynienia, to była dopiero, że tak powiem, gra wstępna. Ta prawdziwa pandemia, i to ma być ptasia grypa, i ma być umieralność w granicach 15%. Także o tym nie mówią jakieś teorie spiskowe, tylko najwyższe, proszę Państwa, tutaj źródła rządowe amerykańskie. Wczoraj jeden Pan właśnie taką perspektywę namalował. Także co robić? No trzeba, trzeba się powoli z tym liczyć, że powrotu do normalności niestety nie będzie. Jak się na to przygotować? No są różne koncepcje. Jedną z nich jest właśnie sprzedać wszystko i gdzieś w kierunku południa się udać. Druga rzecz, no jeżeli kogoś na to nie stać, to musi... Jakieś ruchy wykonywać powoli na terytorium, na którym się znajduję a więc e, y, sami wiecie najlepiej, jak to, jak to zrobić, aby, aby przetrwać. Bo tak jak mówię, to jest dopiero chyba początek te ceny e, ceny na. Opał wzrosną, a ocieplenia klimatu zimą raczej się nie należy spodziewać, czyli tutaj trzeba będzie, będzie coś robić. Rozmawiałem również o cenach tutaj tych nieruchomości. Tu w Montenegro drogo jest nad, nad, przy, przynajmniej przy tym fiordzie. Tutaj domki kosztują około 300 tysięcy euro, takie słabe. I mało ziemi. Natomiast rozmawiałem z innym Niemcem, który właśnie przyjechał z Hiszpanii i twierdzi tam, że tam działka taka 10 tysięcy metrów kwadratowych, już z, z jakimś domkiem, absolutnie samowystarczalna w wodę i w, w prąd, kosztuje około 150 tysięcy do euro. Może nie na samym Wybrzeżem, troszeczkę w głąb, ale można nawet i tani dostać tam posiadłości, na których można być samowystarczalnym i jest ciepło. Także tutaj wielu, wielu właśnie z Niemców rozgląda się i szuka. Podobnie jak ja tutaj rozglądam się i szukam i patrzę, no ale Montenegro w tej chwili staje się chyba drugim Monako. Tutaj Rosjan jest bardzo dużo Rosjan, reaktów rosyjskich oni tutaj inwestują i dlatego te ceny poszły bardzo do góry. Wynająć można jeszcze rel relatywnie, relatywnie tanio. Także no, proszę państwa, mówiąc krótko, posuwamy się powoli, powoli w kierunku nowego świata. Jak to będzie wyglądać, nie wiemy. Tu niektórzy jeszcze liczą, że Rosjanie, Chińczycy y Zmienią te plany globalistów. Możliwe, że zmienią, ale czy to będzie dobre dla nas, nie wiadomo. W każdym razie ta nagonka na Putina i te okrzyki, że on jest wszystkiemu winny, no są po prostu śmieszne, proszę Państwa. To jest zaplanowana akcja, a tutaj te kukiełki, te kukły w Warszawie, w Berlinie klepią to, co ktoś tam im każe, więc wszyscy jednogłośnie mówią, że za wszystko, za podnoszenie cen, za braki na rynku jest odpowiedzialny Putin, To jest absolutnie dziecinne i tylko idioci w to mogą uwierzyć, ale no, yy, tak jest. W każdym razie, yy, proszę Państwa, yy, robi się coraz cieplej. Ja yy, zamiar mam, yy, miałem zamiar jechać do Włoch, ale tam się nie da wjechać bez tego zielonego paszportu covidowego, także niestety Włochy nie będę mógł zaliczyć. Będę natomiast poruszał się w kierunku Albanii, bo tam prawdopodobnie jest biednie, ale jest jeszcze normalnie. Także na razie jeszcze chcę posiedzieć trochę w Montenegro. A następnym moim celem jest Albania i zobaczymy. Co tam się dzieje? Życzę Wam fajnego dnia. Przygotowujemy się do weekendu. Proszę Państwa, jest ciepło, jest fajnie. Patrzymy, obserwujemy i zobaczymy, co z tego wyniknie. W... To tyle. Życzę Wam, jak mówię, przede wszystkim zdrowia i zdrowego rozsądku. Na razie.